Pomysł konkursu akordeonowego wypłynął z fundacji Orfeo od jej prezesa i kiedy pan dyrektor Krzysztof Korwin-Piotrowski mi o tym pomyśle powiedział, czy ja podejmę się organizacji tego, naturalnie zgodziłem się z wielką chęcią. Współorganizatorem jest oczywiście prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk. Razem zrobiliśmy ten konkurs, w którym udział wzięło 38 wykonawców i w zasadzie no, z połowy Polski, bo przyjechali uczniowie od Gdańska przez Łódź, Białystok, Łomżę, Skierniewice, Żyrardów, Przemyśl, Sanok po Katowice. A więc uczestników było sporo. To był konkurs, w którym mogli wziąć udział tylko uczniowie szkół drugiego stopnia i studenci. I w opinii przewodniczącego komisji, pana profesora Klaudiusza Barana, rektora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, poziom był niezmiernie wysoki. Laureatem został Mateusz Lejk, jak dobrze pamiętam, ze Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No, wszystkich ujął swoją perfekcyjną techniką i potworną muzykalnością. Co do konkursu, no to mogę powiedzieć, że konkurs jest naprawdę na wysokim poziomie. Jak na pierwszą edycję, no to bardzo dobrze zorganizowany, jestem pod wrażeniem. Nie każdy konkurs może się taką dobrą organizacją pochwalić, za to wielkie brawa dla organizatorów i ludzi, którzy stoją za tym, że wszystko pięknie działa. A jako laureat, to no, czuję się bardzo dobrze. No, nie jest to dla mnie jakoś bardzo ważne, że wygrałem jakąś sumę pieniędzy, tylko to, że ten konkurs ma dla mnie jakąś większą wartość niż sama wygrana. No to tylko ma pokazać, że moim talentem mogę się dzielić z innymi, tak? Poziom był na tyle wysoki, że kiedy zarówno jurorzy i inni, którzy przybyli tutaj posłuchać trochę, mówili mi, że właściwie cała elita Polski tutaj przyjechała, to serce się raduje. I za 2 lata, kiedy będziemy ogłaszać kolejną edycję tego konkursu, ja myślę, że będzie kandydatów jeszcze 2-krotnie więcej i przyjedzie też sporo osób z zagranicy. Będziemy mieć dużo czasu na to, żeby budować prestiż tego konkursu. A laureat Grand Prix, 12 tysięcy złotych, to główna nagroda w tym konkursie ufundowana przez Fundację Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie. I laureat Grand Prix wystąpi w finale 5. Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej 27 sierpnia. Dziękuję.